Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na mojej sesji Elastyczna Lekcja, czyli jak ułożyć metodyczny tangram w nowym roku szkolnym. Ja nazywam się Ola Kiełtucka, już od ponad 20 lat projektuję dobrą edukację językową dla moich uczniów, dla nauczycieli, no i również dla siebie samej. A dzisiaj opowiem o tym, jak można z 7 części ułożyć lekcję, która zawsze skutecznie i niezawodnie doprowadzi naszych uczniów do celu. Skąd w ogóle wziął się taki pomysł na taki tytuł sesji? Dlaczego tangram i co to jest takiego tangram? Ja lubię układać puzzle i lubię układać różnego rodzaju łamigłówki. Z różnym skutkiem mi to wychodzi. A tangram ostatnio za sprawą mojego syna stał się jedną z moich ulubionych układanek. Jest to chińska łamigłówka, która jest znana już od 3000 lat. Ona składa się zawsze z 7 części, tak jak Państwo widzą na zdjęciu. Te części powstały z przecięcia kwadratu na 7 różnych figur geometrycznych. I celem zabawy jest odtworzenie położenia tych 7 elementów tangramu tak, by powstał kształt przedstawiony na obrazku na podstawie kształtu jedynie konturów. Czyli dostajemy właśnie takie obrazki. Nie widzimy tutaj kolorów, nie widzimy tutaj konturów poszczególnych części, ale ten cały obrazek jest czarny i należy ułożyć z tych 7 części rozmaite kształty. Oryginalna nazwa tej chińskiej układanki to 7 sprytnych części. No one mają być sprytne, dlatego że zobaczcie Państwo, że w każdym kształcie należy wykorzystać wszystkie 7 figur. I tych kształtów do ułożenia są, no myślę, setki. Ktoś, kto wpadł na pomysł takiej układanki i wymyśla te kształty, musi być naprawdę mądry. Czyli z jednej strony tangram jest bardzo sztywny, bo musimy ułożyć 7 części w określonej konfiguracji, a z drugiej strony jest nieskończenie chyba wiele kształtów, które możemy zbudować z tych samych części. Niesamowicie tangram rozwija wyobraźnię przestrzenną, geometryczną i zdolność takiego kreatywnego myślenia. Uczy koncentracji i spostrzegawczości. I do układania tangramu, jak już wcześniej wspomniałam, namówił mnie mój syn. No i na początku mi nie szło za bardzo, no bo jak można z 7 części ułożyć kameleona, widząc tylko jego zarys. No i kiedy tak sobie myślałam i kombinowałam z tymi 7 częściami, włączył się mój nauczycielski umysł, który mi podpowiedział, że podobnie jest z lekcją. Czyli składa się ona z określonych elementów, ale nasze ich aranżacje są w zasadzie nieskończone. I każda lekcja ma inny kształt, chociaż przynajmniej w moim przypadku składa się z tych samych elementów. I pomyślałam sobie, że stosowne ułożenie tych tanów, czyli tych 7 części w tangram podczas lekcji sprawi, że uczniowie odniosą czy odnoszą sukces w uczeniu się bez względu na to, w jakim trybie będą pracować. Czy to będzie tryb stacjonarny, czy to będzie tryb online, czy to będzie tryb hybrydowy. Wystarczy pamiętać, by zadbać, aby podczas każdej lekcji wykorzystać wszystkie 7 elementów i ułożyć z nich lekcję w pięknym kształcie. I pewnie Państwo się zastanawiacie, co to za 7 sprytnych części w tej lekcji i myślę, że każdy nauczyciel ma patent na takie 7 części. Według mnie każda z tych części jest bardzo ważna. Mnie jest trudno zbudować bez tych części lekcję w jakiejkolwiek formule, dlatego że każda z nich pozwala mi dostosować przebieg lekcji do stanu wiedzy moich uczniów, do ich potrzeb mentalnych, kognitywnych i psychicznych i gwarantuje powodzenie realizacji celu lekcji. No i jej skuteczność oczywiście. W moim przypadku te 7 sprytnych części to świadomość wiedzy i niewiedzy moich uczniów, uwaga, zaangażowanie, wyzwanie, powtórki, informacja zwrotna i oczywiście relacje.
Tangram jest zarówno elastyczny, jak i sztywny, ale wydaje mi się, że taka metodyczna elastyczność i dopasowanie są szczególnie ważne w nowej szkolnej rzeczywistości. Żadne nasze dwa dni pracy nie są takie same, zawsze jesteśmy zaskakiwani i środowisko uczenia się jest w tej chwili w czasie ciągłej zmiany. Jest wypełnione zakłóceniami, przerwami, niepewnością lub czasem nawet zamętem. I nawet jeśli odłożymy pandemię na bok, te szczególne warunki, w których w tej chwili się znajdujemy, to zmiana od zawsze towarzyszy edukacji. Jest to zmiana kompetencji, zmiana wiedzy, zmiana świadomości, dojrzałości, no i też nieprzewidywalności młodych, dojrzewających umysłów. I my jako nauczyciele pracujemy ze zmianą od zawsze. Zawsze dostosowujemy metody, podejścia, techniki nauczania do zastanej sytuacji. Jak pisze Stanisław Dian w swojej książce Jak się uczymy, nauczyciele zawsze w głowie mają taki mentalny obraz wiedzy swoich uczniów, ale też mentalny obraz swoich uczniów. Przecież kiedy wchodzimy do klasy, to wiemy, z jaką grupą, z jaką klasą mamy do czynienia. Wiemy, jakie mają umiejętności, jakie mają mocne i słabe strony. Mamy świadomość ich błędów. Czasami jesteśmy w stanie nawet przewidzieć, jaki błąd w którym momencie mogą popełnić, prawda? I dopasowujemy każdą lekcję do ich potrzeb właśnie kognitywnych, mentalnych i psychicznych. I wydaje mi się, że to dopasowanie i elastyczność to są takie słowa klucze w pedagogice od zawsze, a szczególnie teraz nabrały jeszcze bardziej mocy, zostały uwypuklone przez okoliczności. Jak pisze w swojej książce wspomniany przeze mnie Stanisław Dian, skuteczni nauczyciele zapewniają sekwencję, wyrazistą sekwencję nauki, czyli w całej tej elastyczności jednak istnieje ogromna potrzeba takiego ustrukturyzowanego środowiska dydaktycznego, swoistego rusztowania, które rozpina dla swoich uczniów nauczyciel. I to nauczyciel wyznacza przemyślany i kontrolowany tok nauki, naprowadza i ukierunkowuje swoich uczniów na cel. Czyli uczniowie nasi budują tą piramidę sensu, podczas gdy my układamy sobie tangram tego naszego środowiska dydaktycznego. Zacznijmy więc powoli ten tangram rozpracowywać. Pierwszy element, czy też pierwszy tan w mojej układance to świadomość wiedzy i świadomość niewiedzy moich uczniów. Dian twierdzi, że nauczyciele muszą mieć właśnie nieustanną świadomość obszaru niewiedzy swoich uczniów. A uczniowie z kolei wiedzą, że ich nauczyciel wie, że oni nie wiedzą. Czyli jest to taka bardzo bliska relacja oparta na niesamowitym zaufaniu ze strony ucznia do nauczyciela. Dian nazywa to taką postawą gotowości do nauki, prawda? Jest to swoista relacja taka pedagogiczna oparta na zaufaniu i na gotowości ucznia do pokazania, odwagi też ucznia, do pokazania faktycznego stanu wiedzy bądź niewiedzy i wtedy jesteśmy w stanie łatwiej dopasować metody, techniki i strategie, które pomogą uczniowi uzupełnić luki wiedzy. Do tego służy diagnoza, czyli rozpoznawanie faktycznego stanu wiedzy uczniów i do tej pory diagnoza funkcjonowała głównie w kontekście takiego wakacyjnego zapominania, prawda? Czyli wracaliśmy ze szkoły, trzeba było zdiagnozować, ile tej wiedzy w kontekście wakacyjnym ubyło. W tym roku to słowo diagnozowanie nierozerwanie łączy się w kontekście zaległości spowodowanych nauczaniem zdalnym. I co tak jednak naprawdę oznacza co oznacza to słowo zaległości, prawda? Stało się ono takim standardowym hasłem edukacyjnej pandemii. Co to oznacza? Jak zmierzyć
czy można bezpowrotnie utracić to, co raz zostało nauczone, czy wystarczy sobie to przypomnieć, czy chodzi to o utratę, czy o zapominanie. Przecież te zapomniane kawałki wiedzy można na powrót zebrać razem, prawda? I zbieranie i dopasowywanie ich ponowne doprowadzi do właśnie do przypominania i utrwalania. Warto na początku zadać sobie pytanie na temat właśnie zaległości, na temat zapominania. Co dokładnie stracili moi uczniowie, czyli które obszary wiedzy, które umiejętności mogły ucierpieć i dlaczego? Kto stracił najwięcej, a kto zyskał najwięcej? Czy mam w grupie takich uczniów, którzy zostali gdzieś w tyle, tak? Którzy ze względu na swój charakter, na swoje predyspozycje psychiczne stracili, a czy są tacy, którzy wręcz przeciwnie, rozkwitli podczas tego nauczania zdalnego? Ja mam w swoich grupach i takich uczniów. Czego się nauczyli moi uczniowie podczas pandemii? To nie jest tylko tak, że oni stracili wiedzę, tak? Że mają zaległości, ale nauczyli się, rozwinęli pewne umiejętności w innych obszarach, świetnie dostosowali się do zmiany, tą zmianą umieją zarządzać również swoim czasem, rozwinęli umiejętności IT, prawda? I taką umiejętność rezyliencji, właśnie przystosowania się psychicznego do trudnych sytuacji. Znowu, nie wszyscy, bo musimy rozpoznać, kto tak, a kto nie. Czyli jeżeli popatrzymy na to, na te straty językiem korzyści, to okaże się, że ten learning loss jest nie tylko utratą, ale może być w wielu przypadkach korzyści. Może być również korzyścią. Jak odpowiemy sobie na te pytania, to wyłoni się z nich obraz dwóch grup uczniów, prawda? Są tacy, którzy jak zwykle przykładali się do nauki i formuła nauczania nie wpłynęła na ich sumienność. Są też tacy, którzy potrzebują w swoim środowisku bezpośrednim uczenia się takiej namacalnej obecności nauczyciela i rówieśników, by zmotywować się do działania. I to oni mogli stracić najbardziej. Bezpośredni kontakt z nauczycielem jest ważny dla ogromnej grupy uczniów. I cały czas budujemy jako nauczyciele nieustannie, jak mówi Dian, swoją świadomość wiedzy, o stanie wiedzy naszych uczniów i to budowanie świadomości może odbywać się na dwa sposoby. Możemy przeprowadzić formalną diagnozę, czyli taki test umiejętności, test wiedzy, który nie jest oceną, a jest diagnozą, czyli jest stałą pomocą w rozwoju umiejętności ucznia. Pomaga nam sprawdzić nie tylko, jaki podręcznik wybrać dla danej grupy, jak na bieżąco przygotowywać materiały, jakie materiały przygotowywać, no i jak świadomie dostosowywać proces, tempo, metody, środki do potrzeb i grupy ucznia. Taką diagnozę ja na pewno przeprowadzę, ale przeprowadzę ją dopiero gdzieś w drugiej połowie września, kiedy odświeżę z uczniami tą wiedzę, przypomnę na różne sposoby, o których za chwilę Państwu powiem i się nimi podzielę, przypomnę tą wiedzę, dlatego że gdybym zrobiła to na wejściu, to ten stan wiedzy byłby po prostu zafałszowany, no bo oczywiście zaraz po wakacjach ciężko myśli się o nauce, trzeba powoli wejść w ten proces odświeżania stanu swojej pamięci. Więc dopiero w drugiej połowie września skorzystam z diagnozy, która jest dostępna na e-desku. Mogę ją przeprowadzić w wersji papierowej i w wersji cyfrowej. Mogę sobie ściągnąć taką diagnozę z e-desku i przeprowadzić ją właśnie w klasie, prawda? Mogę również przypisać
uczniom zadania do wykonania w domu, zrobić tą diagnozę w formie cyfrowej i później spojrzeć w wygenerowany raport, który oszczędzi mi bardzo dużo czasu. Tak? W tym raporcie zebrane są najważniejsze informacje o wynikach ucznia, o poziomie opanowania umiejętności w danej grupie, o tym nawet jaka była łatwość zadania dla danej grupy, a nawet czy pewne zadania uczniowie opuszczali, czy też nie. Czyli wiele informacji jakby generowanych jest automatycznie, co zaoszczędzi mi wiele czasu. Ale w tym roku ja rozpocznę diagnozowanie swoich uczniów na swój sposób. I to moje diagnozowanie pomoże mi również przypomnieć uczniom przed tą taką formalną diagnozą, ile już wiedzą. Użyję do tego takiego narzędzia, które nazywa się My Moodboard. Nie wiem, czy Państwo się z nim spotkali. Jest to taka tablica inspiracji, bardzo elastyczne narzędzie, które stosuje się w różnych sytuacjach w życiu, kiedy mamy do czynienia z jakimś kreatywnym projektem. Ja stosowałam je w swoim życiu dwa razy, to znaczy wtedy, kiedy projektowałam stronę internetową i kiedy projektowałam swoje nowe mieszkanie. Jest to tablica, która pozwala nam zapisać wszelkie inspiracje z internetu, czyli kolory, zdjęcia wnętrz albo nawet wykrój czcionek. Na tej tablicy wklejamy wszystko, co nas zainspirowało. I moje pierwsze ćwiczenie z nowymi i ze starymi uczniami to będzie właśnie moodboard, czyli tablica inspiracji. Poproszę swoich uczniów o to, aby wykonali taki swój letni moodboard, My Summer Moodboard, do którego w Canwie, w szablonie w Canwie wkleją swoje zdjęcia, takie, którymi chcą się podzielić z kolegami, z koleżankami, albo zdjęcia stokowe, które symbolizują, prawda, pewne ich ważne momenty, czy też ważne sytuacje z ich wakacji. I później w grupach, w dwójkach, w trójkach będziemy sobie o tych wakacjach przypominać i będziemy je wspominać, oczywiście stosując już konkretne struktury, odświeżając sobie te struktury gramatyczne i leksykalne w pamięci. A drugi moodboard, który wykonam z uczniami, to jest My School Moodboard. I tu znowu to szczególnie z pierwszoklasistami będę chciała zrobić, żeby poznać ich podejście do nauki, do uczenia się, do lekcji, do tego, w jaki sposób uczą się języka angielskiego. Będzie to pozornie takie niejęzykowe ćwiczenie, ale da mi szeroką wiedzę na temat tych obszarów języka, które być może są dla nich trudne, które być może są dla nich bardzo łatwe. Jak zapatrują się na pracę solo, na pracę w grupie, jakie prace domowe lubią robić, czy lubią grać podczas nauki języka obcego, jak uczą się słówek itd., itd. W takich zdjęciach, w takim moodboardzie można na pewno naprawdę przemycić wiele treści, również uczniowie w taki sposób podświadomy mogą to zrobić. Ta forma moodboardu pozwala uczniom na selekcję najważniejszych informacji. Do zapełnienia mają 8 okienek albo 9, jeżeli zrezygnują z tytułu, więc naprawdę muszą wykazać się umiejętnością dokonywania wyborów, wyszukiwania, selekcji i uporządkowania informacji oraz krytycznej oceny ich ważności. Ponieważ moodboard jest takim bardzo elastycznym narzędziem, to wykorzystam go również do diagnozy gramatycznej. Czyli to samo narzędzie, poproszę moich uczniów, tu po lewej stronie widzicie Państwo pusty gramatyczny moodboard, a po prawej już zapełniony. Oczywiście moi uczniowie narysują sobie, bo tą siatkę można przecież narysować w zeszycie, narysują sobie taki moodboard i poproszę, żeby z pamięci odtworzyli te konstrukcje gramatyczne,
które pamiętają, że pojawiły się w roku ubiegłym, tak? które przerabialiśmy, które analizowaliśmy, ćwiczyliśmy. Ważne, żeby zrobili to bez zaglądania do podręcznika, żeby naprawdę wysilili pamięć i przypomnieli sobie to, co robiliśmy, bo ten szlak pamięciowy wiodący do tego czasu present continuous albo do tych trybów warunkowych zostanie jeszcze wzmocniony. Dlaczego tak ważne, by robić to z pamięci? Dlatego, że raz, że wzmacniamy ten szlak pamięciowy, no dwa, że jak otworzą książkę, podręcznik, który używaliśmy w ubiegłym roku, no to oczywiście wszystko będą pamiętać. Natomiast kiedy mają wysilić pamięć, no to może być trudniej i pewien taki stopień trudności zamierzonej jest jak najbardziej, wydaje mi się, wskazany tutaj. No i taki sam mood board można zrobić oczywiście w postaci leksykalnej. I tutaj troszeczkę to ćwiczenie zmieniłam, bo poproszę moich uczniów nie tyle, żeby wypisywali słówka, które przypomną sobie z poprzedniego roku, ale żeby wypisali obszary leksykalne, tak? Czyli na przykład rozmawialiśmy o sztuce, albo rozmawialiśmy o przyrodzie, rozmawialiśmy o karierze i poproszę ich, żeby albo zapisali te tytuły, niekoniecznie unitów, te tytuły obszarów leksykalnych, które im się kojarzą, albo żeby zastąpili je ikonkami, czyli narysowali i przez ten taki symbol graficzny potem będzie łatwiej dotrzeć do, albo trudniej, będzie dotrzeć do słówek z danego obszaru, a potem wymienią się tymi moodboardami i kolejnym etapem tego ćwiczenia będzie zapełnienie przez kolejnego ucznia tych krateczek już konkretnymi słówkami, wyrażeniami, idiomami, kolokacjami, które przypomną sobie, że były w roku ubiegłym. Naprawdę wydaje mi się, że działając z pamięcią, wbrew pozorom, wiele możemy sobie odświeżyć z uczniami, chociaż oni nie lubią tego, bo no po co mam działać z pamięcią, skoro ja mogę otworzyć książkę i wszystko będę wiedział, ale to jest takie, tylko taka wiedza iluzoryczna. W książce to jest, ale sprawdźmy, czy jest to w Twojej pamięci. Kolejne narzędzie, które można wykorzystać do diagnozy, są sekcje Show What You Know w podręczniku Focus. Jeżeli uczycie Państwo z tego podręcznika, jeżeli pracujecie z tą serią, to wiecie, że przed każdym unitem jest właśnie taka seria Show What You Know, która wprowadza leksykalnie do tematu unitu i wykorzystuje uczniowskie mocne strony, buduje świadomość, jak dużo słownictwa już znają z danego tematu w danym obszarze leksykalnym. Jest to też świetna baza oczywiście do nadbudowania kolejnych warstw leksyki w tym obszarze. Ale jeśli moi uczniowie pracowali już w ubiegłym roku z podręcznikiem Focus, znają te sekcje, to w kolejnym roku wykorzystam jakby zasady działania tych sekcji do uczniowskiej diagnozy i poproszę moich uczniów, żeby sami ułożyli takie ćwiczenia Show What You Know. Oni wiedzą, jakie były formaty tych ćwiczeń, prawda? Pamiętają, a jeśli nie, to można zerknąć do książki i inspirując się formatami właśnie z podręcznika, zaprojektują samodzielnie już tym razem takie ćwiczenie przekrojowe dla całego podręcznika z roku ubiegłego. No i potem wystarczy wymienić się takimi ćwiczeniami i poprosić, aby inny uczeń takie zaprojektowane ćwiczenie rozwiązał. Takie ćwiczenie niesamowicie, czyli takie uczniowskie projektowanie, uczniowskie DIY, niesamowicie rozwija autonomię ucznia, daje im poczucie sprawczości i kontroli. Projektując ćwiczenie stają się ekspertami, tak? Bo oni muszą znać odpowiedzi do tych pytań, które ułożyli, a jest to właśnie również świetny sposób na powtórzenie i na diagnozę treści z poprzedniego roku. Kolejnym tanem w mojej układance 7 sprytnych części jest uwaga. I uwagę pozwoliłam sobie tutaj przedstawić za pomocą kształtu motyla, bo bardzo mi się z nim kojarzy. Jest
tak samo ulotna i tak samo piękna. Kiedy motyl siedzi nam na dłoni, na ramieniu, to możemy podziwiać jego piękno, natomiast wystarczy jeden ruch, rozproszenie spokoju i ten motyl ulatuje w swoim kierunku. Podobnie jest z uwagą uczniów, którą zawsze staramy się pozyskać. Taki ogromny talent pedagogiczny to jest właśnie ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi uczniów. Są takie momenty na lekcji, kiedy patrzę na grupę i wydaje mi się, myślę sobie, mam was teraz, mam was, widzę waszą uwagę, widzę wasze zaangażowanie, no ale są też takie momenty, kiedy uczniowie są zmęczeni, rozproszeni, bo jest to na przykład 7-8 godzina lekcyjna. Jest to zupełnie normalne, wtedy wiem, że oni myślami są poza klasą, no i staram się w jakiś sposób tą uwagę ich pozyskać od pierwszych momentów lekcji. Jest to taka krytyczna chwila, by uchwycić tego motyla. I początek lekcji ma za zadanie przygotować uczniów do głównej części lekcji, przyciągnąć ich uwagę, no dobrze by było już ich nigdy nie puścić. Jest to doskonała, początek lekcji jest to doskonała okazja dla nauczyciela, który nieustannie o tą uwagę ucznia walczy. Kiedy uczeń świadomie skupia uwagę na przykład na słowie, sprawia, że to słowo szeroko jakby rozchodzi się w jego mózgu, prawda? Jest mocno kodowane, czyli nie ma jakby złej pamięci, wystarczy dobrze tą uwagą ucznia pokierować, a te wybrane przez nas obszary kluczowe zostaną przez ucznia zapamiętane. No jak mówi John Medina, lepsza uwaga zawsze oznacza lepsze uczenie się. Im więcej uwagi zwracamy na tą informację, która ma być zakodowana, to tym lepiej ona zostanie zapisana i zachowana w pamięci. Uwaga i pamięć odgrywają zatem kluczowe role w procesie angażowania uczniów w główną część lekcji. Czasami wystarczy powiedzieć coś, co zwróci uwagę uczniów, na przykład teraz powiem wam coś takiego, że wyskoczycie zaraz z butów, tego na pewno nie wiecie i nawet się tego nie spodziewacie i wystarczy taki wstęp i od razu uczniowie nas patrzą i czekają, co dalej się wydarzy. Dobrze jest nakierować uwagę uczniów na konkretny obszar. To jest tak, jakbyśmy mieli reflektor i tym reflektorem oświetlali poszczególne obszary lekcji, poszczególne obszary wiedzy, którymi chcemy się z uczniami podzielić. Czyli uwaga zawsze bazuje na takiej ciekawości ucznia, prawda? Czyli musimy wzbudzić ciekawość, musimy wzbudzić zainteresowanie. Dobrym narzędziem do pozyskania uwagi jest luka informacyjna, czyli ilekroć uczeń czegoś nie wie, ilekroć musi uzyskać informację, żeby zamknąć tą lukę poznawczą w mózgu, tylekroć zwróci na to uwagę. No i oczywiście wszystko, co wywołuje, wszystko, co jest nowe, co jest niezwykłe, co jest zaskakujące, co odchodzi od rutyny, na pewno tą uwagę ucznia przykuje. Bramą dla takiego zainteresowania jest pamięć sensoryczna. To właśnie przez pamięć sensoryczną w postaci bodźców zmysłowych, dźwięku, obrazu, smaku bądź dotyku, pobudzana jest uwaga. I to ćwiczenie, które chcę Państwu teraz pokazać, które zatytułowałam sobie Atak na zmysły, to jest takie ćwiczenie, które jakby ma w sobie wszystkie składniki pobudzenia uwagi. Wykorzystuję to ćwiczenie, kiedy przygotowuję moich uczniów do przeczytania tekstu z dużą liczbą nowych słówek, jak na przykład tutaj mamy z podręcznika High Note sekcji Literature Spot, tam gdzie mamy fragmenty literatury, mamy długie takie teksty, które mogą stanowić wyzwanie dla uczniów właśnie dlatego, że może tam być dużo słówek, których oni nie znają. Czyli najpierw sama zapoznaję się z takim tekstem i wypisuję z niego pojedyncze słówka,
te, które są w tekście zaznaczone, bądź nie, bądź takie, które uważam, że moi uczniowie mogą ich nie znać. I łamiąc jakby wszelkie reguły wprowadzenia nowego słownictwa, wypisuję słówka na tablicy bez kontekstu, wierząc, że uczniowie je widzą po raz pierwszy. Czyli jak moi uczniowie wchodzą na lekcję, gdzie ma pojawić się ten tekst, to te słówka już są na tablicy. Bez kontekstu. I wszystkie te słowa na początek czytamy na głos. Na tym etapie uczniowie zapoznają się jakby z tożsamością słowa na poziomie dźwiękowym i na poziomie wizualnym, czyli widzą zapis ortograficzny i słyszą, jak to słowo się wymawia, czyli już powoli wchodzimy przez te bramy pamięci sensorycznej, jest skupiana uwaga, powoli to słowo zaczepia się w ich pamięci. A następnie proszę, cały czas bez tekstu, cały czas bez kontekstu. Proszę uczniów, żeby wyobrazili sobie, że to wybrane słówko, jedno z tej listy, jest bohaterem w kinie IMAX, 5D najlepiej, tak? I ma swoją fizyczną tożsamość. Proszę, by wybrali choć jeden zmysł, przez który to słowo na nich oddziałuje i spróbowali go opisać. Czy to słowo ma jakiś zapach, ma jakiś smak, ma jakiś wygląd, jakie to słowo jest w dotyku i dlaczego? Dlaczego tak sobie wyobrażają? I jak uczniowie opiszą jedno słowo, nie muszą używać wszystkich zmysłów, proszę o jeden, tak, który jakby najbardziej do nich przemawia, potem wymieniają się takimi opisami, postrzeganiem różnych słów i kiedy widzą je w tekście, to słowo już nie jest nowe, bo już ma jakby zbudowaną taką fizyczną tożsamość. No, dlaczego to ćwiczenie działa? Bo ucząc się języka obcego, nasi uczniowie są wystawiani na ogromną liczbę słów i często zapamiętują je głównie za pomocą tej bramy, powiedzmy sobie, dźwiękowej, czy tej furtki dźwiękowej i furtki wizualnej, prawda? No, ale przecież jeszcze mamy inne zmysły. Ta pamięć zmysłowa, sensoryczna nie działa tylko na zmysł wzroku, prawda? I kiedy kształtujemy to słowo, kiedy oni mogą kształtować tożsamość tego słowa poprzez różne zmysły, niesamowicie to działa na ich wyobraźnię. Mają przedsmak słowa, zanim jeszcze znają jego znaczenie i zakotwicza się ono w ich pamięci, obdarzone takim fizycznym niemal bytem i dlatego jest lepiej zakodowane. No, decydują, jak pachnie, jak smakuje, jak wygląda. Jest to swoiste takie narzędzie mnemotechniczne dla uczniów. Kolejne ćwiczenie, które świetnie oddziałuje na przykuwanie i też utrzymanie uwagi, pobudzenie uwagi ucznia, jest i wykorzystuje efekt zaskoczenia i też niedomkniętej luki poznawczej, jest ćwiczenie takie, które nazwałam migające zdjęcie. Ćwiczeniom w Highnote, zresztą w wielu podręcznikach, często towarzyszą przepiękne zdjęcia, których aż grzech by było nie wykorzystać jakby w oderwaniu od ćwiczenia albo zanim to całe ćwiczenie, to samo ćwiczenie zaczniemy wprowadzać. W tym konkretnym ćwiczeniu uczniowie mają wysłuchać audycji radiowej, która mówi o historii, no takich właśnie historycznych zdjęć, jak one powstały, w jakich okolicznościach one zostały zrobione. I no, kiedy zobaczyłam te zdjęcia w podręczniku, to wiedziałam, że zanim pozwolę moim uczniom te wszystkie zdjęcia zobaczyć, to wykorzystam je po swojemu. I zrobiłam to w sposób następujący. Zanim jeszcze uczniowie otworzyli książki, zanim zobaczyli stronę z tymi zdjęciami, to wybrałam sobie jedno takie zdjęcie i pokazałam im i nie na tablicy, ale wyświetliłam na tablicy, ale na bardzo krótko, dosłownie ono mignęło na 2 czy na 3 sekundy i poprosiłam uczniów, aby w parach opisali sobie wzajemnie to, co widzieli. No oczywiście nie za dużo zobaczyli przez te 2 sekundy, więc już byli zaintrygowani, dlaczego to mignęło tylko i wychwycili tylko fragment tego obrazu.
każdy prawdopodobnie inny, na inny detal zwrócił uwagę, no i czekali, co będzie dalej, no bo chcieli więcej tego zdjęcia zobaczyć. No więc pokazuję to zdjęcie na kolejne 2-3 sekundy i ponownie proszę uczniów o to, żeby opisali, co widzieli. I co mignięcie, uczniowie skupiają uwagę coraz mocniej, bo chcą wychwycić więcej szczegółów. Wiedzą już, że to zdjęcie jest niezwykłe, bo widzą coraz więcej tych szczegółów, ale widzą je za krótko, żeby zamknąć tą lukę informacyjną. I za każdym mignięciem ciekawość narasta. Jeśli uczniowie na tym etapie robią ćwiczenie w parach, wymieniają się informacjami, to ten, który był uważniejszy, wychwycił więcej szczegółów. Więc mamy swoistego rodzaju współzawodnictwo, prawda? Ale nie eskalowane, ponieważ to ćwiczenie trwa krótko. Za każdym mignięciem każdy uczeń prawdopodobnie zauważy inny szczegół i będzie się chciał nim pochwalić, to zadanie ma bardzo wysoką wartość komunikacyjną. A w ostatnim etapie ćwiczenia oczywiście wyświetlam to zdjęcie na dłużej i proszę uczniów, żeby w określonym czasie, już pracując razem w parach albo w większych grupach, zadali jak najwięcej pytań, które nasuwają im się w związku z tym, co widzą na zdjęciu. Ważne jest, by wygenerować jak najwięcej pytań, czyli na przykład dajemy im czas 3-5 minut i prosimy o 30 pytań albo o 15 pytań. I tak jak widzą Państwo tutaj te pytania zebrane do tego konkretnego zdjęcia, na początku zaczyna się od prostych pytań dotyczących szczegółów na zdjęciu, prawda? No ale ponieważ tych pytań trzeba wygenerować 20-30, to potem coraz dalej uczniowie odbiegają od zdjęcia i patrzą na niego jakby spoza kadru i uruchamia się intensywniej myślenie krytyczne. No i kiedy tak pracujemy sobie z tym zdjęciem na początku, to naprawdę ciekawość uczniów co do tego, w jakim kontekście to zdjęcie zostanie pokazane im w podręczniku, jest naprawdę już ogromna. Ta burza pytań otworzyła jeszcze bardziej lukę poznawczą. Oni się chcą dowiedzieć, prawda, skąd to zdjęcie, w jakich okolicznościach powstało i wchodzą w to kolejne ćwiczenie, czyli w słuchanie tej audycji radiowej tutaj z niesamowitą ciekawością i zaangażowaniem, bo po takim rozbudzeniu ciekawości oni chcą poznać historię tego zdjęcia. Ja uwielbiam pracować ze zdjęciami, ale nie ze zdjęciami takimi stokowymi, ale takimi, które ukazują fragmenty prawdziwej rzeczywistości. Polecam Państwu stronkę New York Times z sekcją What's going on in this picture. Tam można, tam publikowane są zdjęcia, fragmenty świata, fragmenty rzeczywistości, fragmenty zdarzeń. Każde to zdjęcie jest opatrzone komentarzem, czyli kontekstem, w jakim to zdjęcie zostało zrobione. Wyjaśnione są okoliczności tego zdjęcia, więc można sobie wziąć to zdjęcie do klasy i pomigać troszeczkę zdjęciem, po to, żeby uczniowie zgadywali, zadawali pytania, a potem wyjaśnić im całą historię powstania tej fotografii. Kolejnym tanem w mojej układance jest zaangażowanie. Jest to takie głośne buzzword od lat i do tego stopnia, że wielu z nas już przewraca oczami, słysząc, że lekcja ma być zajmująca, aktywizująca uczniów. No dobrze wiemy, że bierny organizm nie przyswaja wiedzy, nie uczy się wcale lub bardzo niewiele. Mózg uczy się tylko wtedy jest wydajny, kiedy jest skupiony i czynnie generuje, prawda, sam wiedzę lub też wplata nową wiedzę w swoje już dotychczasowe te mentalne modele. I zaangażowanie jest procesem wieloskładnikowym, no zaczyna się już od wejścia do klasy, bądź też od dołączenia do klasy na Zoomie. I dla mnie najważniejszymi składnikami zaangażowania jest to, żeby ćwiczenie było sensowne, czyli takie, które prowadzi do celu i uczniowie znają ten cel. Ma jasną strukturę, czyli takie rusztowanie, czyli nauczyciel doskonale
wie, jaki będzie następny etap ćwiczenia i potrafi przeprowadzić uczniów i asystować uczniom na każdym etapie ćwiczenia. To ćwiczenie jest personalnie tak relevantne dla ucznia, czyli jest ważne dla niego, ma dla niego wartość osobistą, identyfikuje się na przykład z tematem zadania, bądź chce po prostu zaspokoić swoją taką ludzką ciekawość, nie ciekawość ucznia, tylko ciekawość człowieka. Wpisana jest w nie interakcja, odbywa się w środowisku mentalnie bezpiecznym, czyli uczniowie nie są oceniani, no i jest autentyczne, czyli ma związek z rzeczywistością. Wtedy to zaangażowanie poznawcze, czyli zaangażowanie na tym poziomie ludzkim, jest największe. Jest wtedy największe dla ucznia. Ja wszystkie te składniki osiągam w takim ćwiczeniu, które nazwałam sobie cicha dyskusja. Jest to krótkie ćwiczenie, które rozwija sprawność mówienia i zazwyczaj przeprowadzam je pod koniec lekcji, która wprowadza jakieś nowe słownictwo. Tutaj akurat w podręczniku Focus są świetne ćwiczenia kończące te sekcje na słownictwo, które przetwarzają to słownictwo w bardzo ciekawych tematach, w bardzo ciekawych pytaniach, które aż proszą się o to, żeby weszły do uczniowskiej debaty, żeby zostały przez uczniów przedyskutowane. Tytuł tego ćwiczenia, cicha dyskusja, tutaj mamy jakby dwa słowa, które wzajemnie się wykluczają, jak można dyskutować po cichu. Ja zauważyłam, że wielu uczniom potrzebny jest czas, często aby zrozumieli samo pytanie, aby przetworzyli je w swojej głowie i dopiero zaczęli myśleć nad odpowiedzią. Ten czas jest potrzebny również na sformułowanie odpowiedzi, wypowiedzi, którą uczeń będzie chciał się podzielić z innymi. I dlatego pomyślałam sobie, że czasami dyskusję można przeprowadzić w ciszy za pomocą karteczek samoprzylepnych. W jaki sposób to organizuję? Biorę takie pytania z ćwiczenia, które przetwarza leksykę w ciekawych pytaniach do debaty, do dyskusji i rozklejam te pytania w klasie, albo na ścianach, albo na ławkach. Wygląda to mniej więcej tak, prawda? To są pytania przepisane z podręcznika i zaopatruję moich uczniów w karteczki samoprzylepne, też moi uczniowie już je mają, bo wiedzą, że w swoim przyborniku muszą mieć te karteczki, bo ja bardzo lubię z nich korzystać. I każdy uczeń ma mieć taką liczbę karteczek, ile jest pytań na ścianie, dlatego że będą zabierać głos po cichu, wpisując swoje reakcje, wpisując swoje przemyślenia na karteczki i przyklejając je, doklejając je do każdego pytania. I to wyglądać może w taki sposób, że uczniowie odpowiadają albo na pytanie to oryginalne, na dużym post-icie, albo też chodząc po klasie, czytając odpowiedzi innych uczniów, mogą doklejać odpowiedzi do odpowiedzi innych uczniów, prawda? Czyli wywiązuje się fajna dyskusja, fajna debata bez słowa, bo całe ćwiczenie jest przeprowadzone w absolutnej ciszy. Umawiamy się zawsze tak, że każdy uczeń może zabrać głos jeden raz do danego obszaru, do danego pytania. Ale czasami naginamy tę zasadę i na przykład mówimy, że może wypowiedzieć się tyle razy, ile ma karteczek, bez względu na to, na które pytanie odpowie i wtedy widzimy, prawda, gdzie była najbardziej burzliwa debata, bo tam wokół tego pytania jest przyklejonych najwięcej karteczek. To ćwiczenie działa bardzo dobrze, uczniowie je bardzo lubią z wielu względów. Dlatego, że sami decydują, które pytanie jest warte jednego post-ita, czyli mają wpływ na przebieg tego ćwiczenia. Widzimy, czy są zaangażowani, czy nie, bo widzimy, gdzie przybywa tych karteczek i czy przybywa, i czy uczniowie się ich pozbywają. To jest taki namacalny dowód. Mają wpływ właśnie na to, jak rozwinie się zadanie, bo sami decydują, gdzie zostawią komentarz. Wchodzą w taką cichą, asynchroniczną dyskusję.
nie ma potrzeby, by odpowiadać natychmiast. Mają czas, by zastanowić się nad tym, co powiedzieć. I ten czas na myślenie też daje uczniom czas na refleksję, na odpoczynek, na pauzę, też na wyciszenie się. I to ćwiczenie idealnie pokazuje różnicę pomiędzy zaangażowaniem a udziałem w lekcji, ponieważ często wydaje nam się, że wszyscy ci, którzy podnoszą ręce, prawda, zgłaszają się, żeby coś powiedzieć, są zaangażowani w lekcję, a oni czasami no, coś powiedzą, ale nie zawsze ma to związek z lekcją, prawda? Prawdziwe zaangażowanie ma wiele form. Czasami jest to wycofanie się po to, żeby przemyśleć odpowiedź albo po to, żeby z większą uwagą obserwować to, co dzieje się w klasie i za chwilę bardziej jeszcze się zaangażować. Czyli prawdziwe zaangażowanie to nie tylko podnoszenie rąk, ale musimy uznać, że to jest również cisza. Również takim wyzwalaczem zaangażowania jest wyzwanie. Dobrze skalibrowane, dobrze zaprojektowane wyzwanie może spowodować, że uczeń da z siebie wszystko i nawet jeszcze więcej, bo wyjdzie poza obszar swojego komfortu i dotychczasowych umiejętności. No, przynosi taką naturalną radość, prawda? To wyzwanie i gwarantuje wejście w stan flow, czyli już najwyższą formę zaangażowania. Najprościej mówiąc, w wyzwaniu chodzi o to, żeby pokonać przeszkody w taki sposób, żeby osiągnąć zamierzony cel. Takie wyzwanie, jak powiedziałam, musi być dobrze skalibrowane, dobrze przemyślane, ono musi być w sam raz, nie za trudne, nie za łatwe, czyli znowu musimy mieć w głowie mentalny obraz możliwości naszych uczniów. Jeżeli będzie za łatwe, to będą się nudzić, jeżeli będzie za trudne, to będą sfrustrowani i się zniechęcą. Czyli musi leżeć w takiej strefie ich najbliższego rozwoju. Trudno jest to zmierzyć, ale my nauczyciele mamy takie wyczucie, że to samo ćwiczenie czy to samo wyzwanie może mieć, to samo ćwiczenie może mieć inny stopień wyzwania na przykład dla różnych grup, prawda? Bo znamy te grupy na tyle. Według Henry'ego Rodigera wyzwanie zawsze pociąga za sobą trudność. Dla mnie jednak ważne jest, by ta trudność była ograna w sposób przez ucznia niezauważony, przykryta grą, jakąś rozrywką, ciekawym scenariuszem, no takim challenge'em, używając zwrotów z języka nastolatków. Takim wyzwaniem niewątpliwie będą dla uczniów sety leksykalne, czyli nowy typ zadania na środki leksykalne, który pojawi się maturze w roku 2023. Jest to nowy zestaw zadań z luką, w której brakuje jednego słowa, dokładnie tego samego dla wszystkich zdań w zestawie. I w zbiorze zdań mogą znajdować się dwa zdania, trzy zdania, albo dwa zdania z trzema podpowiedziami ABC. I zadanie polega właśnie na rozpoznaniu tego jednego słowa, które uzupełni wszystkie trzy zdania. Słowem odpowiedzią może być czasownik, przymiotnik, rzeczownik, przysłówek, to samo słowo w tej samej formie, użyte w dwóch lub trzech różnych kontekstach. I no, jak ograć te sety leksykalne, prawda? Zanim jeszcze one się pojawią w takiej formie, one już są dostępne na EDESK-u, towarzyszą podręcznikom High Note i Focus. Do każdego poziomu mamy, do każdego unitu zestawy tych setów, ale ja postanowiłam, że zanim moi uczniowie zobaczą te sety w takiej formie egzaminacyjnej, no to spróbuję troszeczkę ich z tymi setami oswoić i wymyśliłam takie ćwiczenie na sety It takes two, sometimes three, prawda? Czasami trzeba dwóch, czasami trzech, a czasami czterech podpowiedzi do tego, żeby odgadnąć słowo. Przygotowuję sobie takie karteczki z czterema obrazkami, które pokazuję uczniom. To robi się szybko, bo w Canwie, czyli mogę też to wyświetlić na tablicy. I proszę ich, żeby wyjaśnili, w jaki sposób to, co widzą na obrazkach,
jest ze sobą połączone. W tym kwadracie czterech obrazków tylko trzy ze sobą są połączone w jakiś sposób, więc proszę ich, żeby wyjaśnili, który obrazek nie pasuje do zestawu czterech i dlaczego. Zawsze proszę o to, żeby napisali i uzasadnili, dlaczego czwarta rzecz nie przystaje do reszty. I na poziomie zdjęcia oczywiście no, mogą powiedzieć, że no, tutaj nie pasuje tam, gdzie mamy drive, oni jeszcze nie wiedzą, że chodzi tutaj o słowo drive, no nie pasuje ta pani na pierwszym obrazku, bo jest w pracy, a na obrazkach 2, 3 i 4 to ta pani się, te osoby się poruszają, prawda, są w podróży. Natomiast potem schodzimy sobie troszkę głębiej i mówię im, że te obrazki są reprezentacją słówek, wyrażeń, kolokacji i idiomów z poprzedniej lekcji. Czyli muszą wejść na taki poziom semantyczny i pomyśleć, jakie słowo łączy te wszystkie, te trzy obrazki, a w którym się ono nie pokaże, tak? I na początkującym poziomie, tutaj na przykładzie słowa drive, uczymy się słowa drive i no, powiedzą uczniowie, no na trzecim i na czwartym obrazku jest drive, prawda? Ale dopiero później, im głębiej zejdą, no to rozpracują, że widzimy, że tutaj będzie również znaczenie drive oneself too hard at work, prawda, na pierwszym obrazku, drive somebody up the wall, prawda, na trzecim obrazku, no i w końcu zwykłe drive na czwartym obrazku, drive the car, no drugi obrazek nie pasuje, bo tutaj mamy jazdę na rowerze. I zanim wejdziemy w te sety leksykalne na takim poziomie egzaminacyjnym, warto je ograć w taki troszeczkę challenge'owy sposób, stawiając uczniom wyzwanie w postaci takiej gry, którą uczniowie po prostu bardzo, bardzo lubią. Kolejnym tanem w naszej układance tangramowej jest informacja zwrotna o błędach. Można by wiele mówić o znaczeniu błędów w kulturze szkolnej i o tym, w jaki sposób one są postrzegane i w jaki sposób możemy je oswoić. One stanowią integralną przecież część procesu uczenia się, niemal namacalny dowód, że to uczenie się zachodzi, że ma miejsce i materiał jest przetwarzany. Są oznaką starania się, próbowania, testowania językowego, różnych rozwiązań językowych, a nie niepowodzenia. W wielu klasach te błędy są niemal celebrowane, bo one służą do tego, aby otworzyć dyskusję na temat tego, jak ten błąd można poprawić. Zawsze pamiętam, że nie mogę zostawić ucznia samego z błędem, bo błędy nie utrwalają się w ludzkiej pamięci, o ile zostały skorygowane. I wagi informacji zwrotnej w procesie uczenia się no, nie da się przecenić. Wiadomo, że jakość tej informacji wraz z jasno określonym celem nauki jest no, kluczem do sukcesu edukacyjnego, prawda? I sposób, w jaki udzielamy tej informacji zwrotnej, sposobów może być naprawdę wiele. Możemy wykorzystać taką automatyczną informację zwrotną, kiedy uczniowie pracują samodzielnie, na przykład z ćwiczeniami na edesku i natychmiast dostają informację zwrotną, która zapala się na czerwono, co poszło dobrze, na zielono, na czerwono, co poszło źle, więc od razu widzą, jak to zadziałało, mogą zobaczyć poprawne odpowiedzi. Moi uczniowie bardzo lubią puchary, które wyświetlają im się, czy medale, kiedy zrobią całe ćwiczenie bezbłędnie. Jest to coś, co ich motywuje i zbierają te odznaczenia. Dostają raport, prawda, o tym, po każdej sekcji widzą, ile zrobili, jak im poszło, prawda, gdzie popełnili błędy i ile razy te błędy popełnili. No a my dostajemy również raport o tym, gdzie uczniowie popełnili błędy,
gdzie, w jaki sposób potem na tych błędach możemy pracować, bo potem te błędy można wykorzystać na lekcji, żeby z nimi popracować, żeby je ograć, prawda, żeby do nich wrócić. I ta informacja zwrotna o błędach jest niesamowicie ważnym elementem pracy w klasie. Ważne jest, żeby wiedzieli uczniowie, jak im poszło, jak dobrze zostało wykonane zadanie, czy jest poprawne, czy nie, jaki był cel, jakie robią postępy, jakie są następne kroki, jakie działania mają dalej podjąć, by robić jeszcze większe postępy i naprawić błędy. Automatyczna informacja zwrotna jest super, zaoszczędza nam wiele czasu, ale wydaje mi się, że jest nie do przecenienia też informacja zwrotna pochodząca od nauczyciela, prawda? I skuteczny feedback to również feed forward, czyli jest to informacja nie tylko o zadaniu, ale również o tym, co należy dalej zrobić, żeby to zadanie poprawić. Czyli upewnienie się, że uczeń, co uczeń zrobi z tą informacją zwrotną i jak tą informację zwrotną wykorzysta. Ja często tak skoncentrowałam się na tym, żeby dobrze skonstruować feedback, żeby dobrze skonstruować tą kanapkę. Myślałam, ile, jak często go udzielić, czy udzielić go wszystkim, czy pominąć jakieś osoby w tym feedbacku, że zapominałam o tym ciągu dalszym, prawda, ile uczniowie z tej informacji przyjmą i co z nią zrobią dalej, prawda, a to też jest ważne. I postawiłam sobie w pewnym momencie postawiłam sobie za cel, żeby uczniów przyzwyczaić do proszenia, do przyjmowania i do korzystania z feedbacku, żeby wyrobić w nich taki nawyk przyjmowania tej informacji, ale również później jej wykorzystywania w procesie uczenia się. I trening takiego feedbacku zaczynam z moimi uczniami od bajki o informacji zwrotnej. Możecie sobie wyobrazić miny moich uczniów, kiedy widzą na jednej z pierwszych lekcji bajkę o trzech świnkach. Pewnie pamiętacie, o co w tej bajce chodziło. Oczywiście opowiadamy sobie tą bajkę po angielsku, mówimy, jak to świnki budowały dom ze słomy, dom z drewna i dom z cegły, który z nich był najbardziej odporny na zdmuchnięcie przez wilka. Ja uważam, że ta bajka świetnie ilustruje wagę informacji zwrotnej, jest też świetną metaforą konsekwencji braku informacji zwrotnej lub jej niezastosowania. No bo gdyby wszystkie świnki słuchały mamy i wdrożyły w życie jej słowa, to nie musiałyby potem salwować się ucieczką, ich praca nie poszłaby na marne. Tak więc te trzy domki, prawda, potem służą nam do tego, żeby przedyskutować to, w jaki sposób udzielać informacji zwrotnej. Co ta świnka, która wybudowała dom ze słomy, musiałaby usłyszeć, żeby następnym razem wybudować dom lepszy, tak? No, uczniowie mówią, że musiałabym znać, widzieć model idealnego domu, musiałaby znać techniki budowlane, musiałaby dostać tą informację w postaci informacji dotyczącej faktów, a nie osądów jej pracy. To jest ważne, żeby nie zamknęła się następnym razem na informację zwrotną. Musiałaby wiedzieć, od czego musi zacząć remont. Może nie trzeba przebudowywać całego domu, można zostawić rusztowanie, a zmienić materiał, czyli rzeczy absolutnie konieczne, od czego zacząć taki remont. No, taka hierarchia rzeczy do zrobienia. No i musiałaby mieć ta świnka szansę na to, żeby wdrożyć ten feedback i pokazać, że potrafi zbudować lepszy dom. I potem jak sobie przeanalizujemy te informacje dla świnki, która zbudowała dom ze słomy, to pięknie wychodzi nam, jak powinien być skonstruowany
feedback, a jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ chcę, żeby uczniowie nie tylko tą informację zwrotną ode mnie dostali, ale również by sami umieli pracować na tej informacji zwrotnej. I jak taka bajka wygląda w praktyce? Często, kiedy moi uczniowie pracują na przykład na dokumentach Google, które uwielbiam ze względu na to, że mogę się z nimi praktycznie na bieżąco komunikować w komentarzach, to na początku pracy zostawiam im informację zwrotną w komentarzach, zaznaczam fragmenty, opatruję je komentarzami, w jaki sposób je mają poprawić, ale później, kiedy oni już są w procesie tego treningu informacji zwrotnej, to zostawiam sobie tylko dwa kolory i zaznaczam te błędne czy fragmenty warte skorygowania i super fragmenty na niebiesko i na żółto i proszę moich uczniów o to, żeby sami powiedzieli mi, co jest dobrze w tych fragmentach, a co jest źle, co należałoby poprawić. Warto również mieć taki dokumencik feedback analysis, do którego uczniowie samodzielnie mogą wpisać, co uważają za swoje mocne obszary w danej pracy, co poszło im nie tak, jakby chcieli, ale również warto by zaplanowali kolejne kroki, które warto wykonać, aby poprawić to, co nie poszło dobrze, no i gdzie znaleźć pomoc. Oni również muszą wiedzieć, gdzie zwrócić się po pomoc, że to będzie książka, że to będzie nauczyciel, że to będą informacje również od kolegów i koleżanek z klasy, albo informacje, które mogą dostać na przykład na iDesku pracując samodzielnie. Dlatego morał tej bajki jest taki, że pokazujemy uczniom zawsze model domu do zbudowania, od tego zaczynamy każde ćwiczenie, modelujemy, jak należy to zrobić, pozwalamy uczniom eksperymentować z tym ćwiczeniem w bezpiecznej atmosferze, udzielamy informacji zwrotnej w taki sposób, by uczeń wiedział, co poszło źle, co poszło dobrze, ale również jakie kroki należy następnie wykonać. Uczniowie uczą się od siebie też wzajemnie, udzielają sobie informacji, no ale pod nadzorem kierownika budowy, czyli nauczyciela. No, nauczyciel jest tym kierownikiem budowy, który zapewnia bezpieczeństwo, ale również takie modelowe warunki pracy. Kolejnym tanem w mojej układance są powtórki i o powtórkach naprawdę mogłabym mówić godzinami, bo je uwielbiam. Nie chodzi mi tutaj tylko o takie powtórki po zakończeniu unitu, powtórki przed testem, które robi się zrywami raz na jakiś czas, ale o ten rodzaj powtarzania, który Diane nazywa treningiem odświeżania pamięci, czyli retrieval practice. Ten trening odświeżenia pamięci to jest systematyczne przypominanie sobie zakodowanej w pamięci informacji. Za każdym razem, kiedy ta informacja jest odtwarzana, wzmacnia się szlak i ślad pamięciowy, czyli pozycja oryginalnie zapamiętanej informacji jest stabilniejsza i łatwiej dostępna, łatwiej przyswajalna. Ja zaczynam trening odświeżania pamięci, korzystając z pytań, które można sobie ściągnąć ze strony retrievalpractice.org. Można tu znaleźć gotowe pytania na rozgrzewkę, które pokazują uczniom, że tak naprawdę pamięć odświeżamy codziennie, przypominając sobie to, co jedliśmy na śniadanie, to, co robiliśmy w ubiegły weekend albo w ostatnie wakacje, albo sięgając jeszcze głębiej do historii swojego życia. I kiedy już przejdę z uczniami takie propozycje, takie przykładowe pytania, proszę uczniów, żeby sami ułożyli takie pytania, które będą jeszcze bardziej ich dotyczyć. To ćwiczenie nazywa się Pytania na Instagramie, dlatego że
proszę uczniów o to, żeby wyobrazili sobie, że muszą zbudować taki post, takie pytanie na Instagramie, żeby zaangażować followersów z danego działu, na przykład ludzi uwielbiających kwiaty albo ludzi, którzy lubią kupować buty, tak, albo ludzi, którzy mają problemy z dziećmi, i oni sami wyobrażają sobie takie pytania, sami układają takie pytania, no i sami na te pytania później odpowiadają. To ćwiczenie ma na celu przyzwyczajenie uczniów do tego, że na lekcji korzystamy z pamięci, a nie zawsze sięgamy do książki, tak? A kiedy już chcę sięgnąć do książki, kiedy już chcę faktycznie odświeżyć materiał leksykalny bądź gramatyczny, który przerabiany był na poprzedniej lekcji, to wykorzystuję takie pytanie na przypominanie. Ten konkretny przykład pochodzi z książki Highnote 4 i tekst poświęcony jest zmysłom. Po wprowadzeniu leksykalnym wybieram sobie kilka słówek, nie tylko tych zaznaczonych w książce, ale również mogą to być inne słówka, które chciałabym, żeby uczniowie zapamiętali w takim zbiorze 6-7 sztuk, nie więcej, bo to nie jest potem możliwe do zapamiętania, i daję te słówka na tablicę. Oczywiście ten tekst został wcześniej przeczytany, przerobiony, bo chcemy je odświeżyć z pamięci. A następnie proszę moich uczniów, żeby ułożyli do każdego, albo do jednego, albo do dwóch, nie musi być do każdego słówka, pytanie, takie pytanie personalne, tak? Takie pytanie jak te, które mogłyby pojawić się na Instagramie, z tym, że w tym pytaniu moi uczniowie nie wykorzystują słówka, tylko jego definicję. Ich zadaniem jest zapisać pytanie z definicją słówka. I te pytania albo zapisujemy sobie na tablicy, albo wpisujemy w wspólnym dokumencie, na przykład w Google Jamboard, i uczniowie widzą pojawiające się pytania, ale widzą tylko definicje w tych pytaniach. I ich zadaniem następnie jest odpowiedzieć na wybrane pytanie, kiedy już będą wiedzieć, którego słówka ono dotyczy, po to, żeby to słówko użyć w swojej odpowiedzi. Czyli to jest taka reakcja łańcuchowa. Widzę pytanie, widzę w jego części definicję słówka, przypominam sobie to słówko, to jest wersja trudniejsza, wersja łatwiejsza, widzę te słówka na tablicy i w mojej odpowiedzi na to pytanie używam tego konkretnego słówka. Można to ćwiczenie jeszcze troszkę utrudnić, dodając na przykład konstrukcje gramatyczne. Można przemieszać te ćwiczenia na odświeżanie pamięci. Możemy dodać gramatykę i poprosić uczniów, by zadali te pytania z konkretną konstrukcją gramatyczną. No i mamy podwójny zysk, bo odświeżamy sobie nie tylko słownictwo, ale również gramatykę. Kolejnym tanem w naszej układance, już ostatnim, siódmym, są relacje. Relacje budujemy już od pierwszego dnia, bez względu na to, czy pierwsza lekcja wypadnie online czy offline, mamy tylko jedno pierwsze wrażenie i warto je dobrze wykorzystać, dając również uczniom szansę na zbudowanie pierwszego wrażenia wokół własnej osoby. Dlatego, żeby nowy rok szkolny rozpoczął się bez nerwów i z dobrym pierwszym wrażeniem, wykorzystuję takie ćwiczenie, które nazwałam sobie Guess Who. Na kartce wypisuję różne pytania dotyczące upodobań, osobowości uczniów, ale także ich nastawienia do nauki, doświadczeń czy przyzwyczajeń. Czasami odpowiedzią jest całe zdanie, czasami można odpowiedzieć dosłownie jednym słowem. I proszę uczniów, żeby na kartkach
Czyli ja czytam pytania, a oni zapisują odpowiedzi na te pytania. I te odpowiedzi muszą być ponumerowane, następnie zbieram od nich kartki i zaczynam grupową część tego ćwiczenia. Proszę, aby wszyscy słuchali uważnie i uważnie śledzili, co dzieje się przy danym pytaniu. I zaczynam wyliczankę. Mówię uczniom, stand up if your dream car is gold, na przykład. Ale sczytuję odpowiedzi tylko i wyłącznie z kartki jednej osoby. Czyli na przykład wybieram sobie kartkę Ani i mówię, stand up if your dream car color is gold, prawda? I następne pytanie i następna odpowiedź od Ani. Różni uczniowie będą wstawać, bo może zdarzyć się tak, że oni udzielili podobnych odpowiedzi, te odpowiedzi będą się powtarzać, więc warto zacząć od najbardziej ogólnych pytań do takich, na które odpowiedzi będą bardziej szczegółowe i osobiste, ale ja cały czas trzymam kartkę Ani, prawda? I Ania cały czas stoi, bo wszystkie te odpowiedzi są dla niej aktualne. Natomiast ona nie wie, że ja korzystam z jej kartki. I na końcu stoi tylko jedna osoba, bo to jest tylko, będą tylko odpowiedzi Ani na przykład. Ona się będzie czuła bardzo wyjątkowo, bo cały quiz był o niej, ale również o różnych uczniach. Warto później zapytać, czy pamiętamy, kto jakiej odpowiedzi udzielił i co mamy ze sobą wspólnego. Można to ćwiczenie też przeprowadzić online, prawda? Uczniowie wtedy piszą o swojej odpowiedzi na czacie. Przedstawiłam Państwu 7 tanów, które składają się na tangram elastycznej lekcji. Była to świadomość wiedzy i niewiedzy, uwaga, zaangażowanie, wyzwanie, informacja zwrotna, powtórki i relacje. Można składać te tany w elastyczne lekcje, dopasowując je do potrzeb uczniów. Możemy je składać zgodnie z kształtem, który sobie zaplanujemy na początku, ale również w zupełnie kreatywny sposób, tworząc nowe kształty, jakich nie ma we wzorniku, według własnych pomysłów. Uważam jednak, że bez względu na to, jaki składamy tangram, najważniejsza reguła tangramu to wykorzystanie tych wszystkich 7 części, i jest ona absolutnie kluczem do sukcesu, czyli do elastycznej lekcji, która podąża za potrzebami uczniów, dopasowuje się do ich zmiennych kompetencji, do wiedzy, świadomości i dojrzałości. Taka tangramowa elastyczność ma sens, pozwala na podążanie za zmianą, narzucając jej ten 7-elementowy kształt. W nowym roku szkolnym życzę Państwu jak najwięcej tangramowych, elastycznych i kreatywnych lekcji i serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.